Miłosz Wiśniewski, Blue Stream TV. Witamy bardzo serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj na hali Łuczniczka Bydgoszcz, gdzie przygotowania do sezonu zaczyna dzisiaj drużyna BKS Wisła Proline Bydgoszcz. Już za chwilę rozpocznie się oficjalny trening naszego zespołu. Za chwilę będzie też wywiad z trenerem, z panem Marcinem Ogonowskim. Zapytamy o to, jak wyglądają przygotowania do sezonu, jakie cele na ten sezon są przewidziane. No i co będzie na tym pierwszym treningu? Czy tutaj siatkarze wypoczęli, czy są pełni energii na to, żeby zacząć te przygotowania do najnowszego sezonu? Także niebawem wracamy do Państwa. Witamy bardzo serdecznie, Miłosz Wiśniewski, Blue Stream TV. Znajdujemy się dzisiaj na hali Łuczniczka Bydgoszcz, gdzie trwają przygotowania za tak naprawdę pierwszy trening oficjalny BKS Wisła Proline Bydgoszcz. Z nami jest trener Marcin Ogonowski. Witamy, panie Marcinie. Witam serdecznie. Panie Marcinie, początek sezonu. Trochę byłoby się jeszcze na urlopie, czy jednak już czekacie na to rozpoczęcie właśnie? Nie, już tutaj wszyscy są spragnieni, stęsknieni pracy, treningów, siatkówki, meczu, także mi się wydaje, że tutaj już zaczynamy. Proszę mi powiedzieć, jak raport medyczny, chciałbym się dowiedzieć, jak zdrowie naszych zawodników, czy wszystko w porządku po urlopach, czy są jakieś kontuzje, jak to wygląda? No jakieś takie delikatne dwa urazy, ale tutaj na razie jeszcze diagnozujemy, zobaczymy w jakim to jest etapie. Okej. Jeśli chodzi o to najważniejsze chyba pytanie, czyli te cele sportowe na ten sezon, jakie przewidywania, no i czy ten awans w tym roku będzie nasz? Cele się nie zmieniają. Oczywiście będziemy starać się grać jak najlepiej, wygrywać wszystkie mecze, które się da wygrać i żeby przynajmniej być w tej dwójce w finale, bo w tym sezonie jest taka możliwość, że druga drużyna może grać jeszcze baraż o plus ligę. Chyba że coś się zmieni, ale na pewno cele tutaj klubu nasze się nie zmieniają. Będziemy starać się tutaj awansować. Oczywiście wszyscy na pewno będziemy kibicować. Mam nadzieję, że też będzie możliwość przyjścia na halę w pełni. Jak to z pana perspektywy będzie wyglądało? Czy ma pan jakieś informacje, czy na ten moment będzie można przyjść kibicować? No na razie nie mam informacji, ale wydaje mi się, że kibice już wrócą do hal, także tak jak w innych tutaj dziedzinach też się dzieje, czy tam na stadionach piłkarskich, czy żużlowych, widać, że kibice są, także tutaj naprawdę bardzo tego chcemy, żeby grać gramy dla kibiców i tutaj na pewno liczymy na ich wsparcie w dążeniu do celu. Okej, jeszcze chciałem zapytać o kadrę. Trochę zmian, trochę osób odeszło, trochę siatkarzy przyszło. Jak to wygląda? Czego możemy się spodziewać przede wszystkim po nowych zawodnikach? No tutaj wiadomo, że to jest normalne. Tutaj gracze też przychodzą, odchodzą. Tutaj to jest normalna sprawa. No w tym sezonie udało nam się zbudować taki skład. Jest grupa doświadczonych chłopaków i grupa tutaj tej młodzieży naszej bydgoskiej, która wywalczyła Mistrzostwo Polski. Także też dostają szansę trenowania i wspinania się w tych drabinkach kariery sportowej. Także ja jestem ogólnie zadowolony ze składu. My też miejmy nadzieję, że będziemy zadowoleni ze składu na koniec tego sezonu. Bardzo liczymy na nasz zespół o to, aby awansował do Plus Ligi. Naszym gościem był pan Marcin Ogonowski, trener tutaj pierwszego zespołu. Miłosz Wiśniewski, Blue Stream. Serdecznie pozdrawiamy, no i kibicujemy oczywiście naszym siatkarzom. Panie Rafale, takie pytanie, dlaczego siatkówka, dlaczego właśnie marka Proline zdecydowała się tutaj pomóc bydgoską siatkówkę? To jest kwestia wieloletniej współpracy z hurtownią Wisła, która jest naszym partnerem. My zauważyliśmy oczywiście w siatkówce dość duży potencjał. To jest wciąż sport, który można pokazać w sposób atrakcyjny, jednocześnie nie jest on jeszcze tak popularny jak przysłowiowa piłka nożna, która nie ma aż tak wielu sukcesów, więc dopóki nikt się jeszcze o tym nie dowie i nie przekona, to my chcemy być pierwsi, po prostu chcemy jakby odbudować i dołożyć swoją cegiełkę do odbudowy świetności bydgoskiej siatkówki. I myślę, że z tą drużyną nam się to uda. Miejmy taką nadzieję, że właśnie tak będzie, że na koniec tego sezonu będziemy mogli świętować awans do Plus Ligi. A pana takie prywatne odczucia, myśli pan, że jest szansa właśnie na to? No jak widzę i spoglądam na zespół, to myślę, że są spore szanse.
No to zostańmy przy tej myśli. Miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie. Miłosz Wiśniewski, Blue Stream TV. Z nami właśnie przedstawiciel firmy Plorań, która rzeczywiście będzie wspierała w tym sezonie bydgoskich siatkarzy.